Wpisując w Google frazę, czy cukier jest groźny, jeszcze przed samym kliknięciem w konkretny artykuł dowiemy się, jak bardzo szkodzi. Same nagłówki wskażą nam cukier jako źródło większości istniejących schorzeń. Dlaczego zatem pan Janusz Korwin-Mikke nie tylko dalej żyje, ale też jak na swój wiek zdaje się trzymać całkiem przyzwoicie? Szachmat rurkowce. A teraz, mówiąc już całkowicie poważnie, z cukrem nigdy nie powinniśmy przesadzać. Niemal na równi z izomerami kwasów tłuszczowych trans wykazano szereg związków spożywania nadmiernych jego ilości z powstawaniem różnych chorób, które dotyczyć mogą niemal każdego aspektu ludzkiego zdrowia. Co bardzo niebezpieczne, cukier jest częstym towarzyszem izomerów trans w żywności wysoce przetworzonej. Oblicze cukru jest jednak zależne od przyjmowanych jego ilości i okoliczności. W konkretnych warunkach cukier potrafi wykazywać bardzo korzystne działanie na organizm. Dla odmian od tego, co najprościej dostępne w internecie, w dzisiejszej rozprawce na temat cukru skupimy się głównie na tych dobrych aspektach. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Zacznijmy jednak od skategoryzowania węglowodanów na różne grupy. Tą, którą uważa się za najbardziej szkodliwą, są tak zwane cukry proste. Nazywamy je inaczej monosacharydami. Cukry zbudowane z cząsteczek węgla zazwyczaj w liczbie od 3 do 7 cząsteczek, a ponadto z cząsteczek wodoru i tlenu. Cukry proste wyróżnia fakt, że nie muszą i nie ulegają rozkładowi pod wpływem enzymów trawiennych. Są bowiem wchłaniane bezpośrednio z przewodu pokarmowego. Stanowią one fundament niezbędny do życia każdej komórki. Najczęściej spotykane w życiu codziennym cukry proste to glukoza, galaktoza i fruktoza. I to one wchodzą w skład cukrów złożonych. Glukoza jest składową skrobi i laktozy, występuje też w owocach i miodzie. Galaktoza przekształca się w wątrobie w glukozę, a gdy obydwa cukry złączą się ze sobą, powstaje laktoza, czyli inaczej cukier z nabiałów. Fruktoza zaś jest głównym cukrem występującym w owocach, ale też w znacznym stopniu w miodzie i nektarach. Mówię tu zarówno o kwiatach, jak i spermie ssaków. W nadmiarze, co mogliście zaobserwować, może wywoływać bóle brzucha, a także znacznie podnosić poziom cholesterolu. Kombinacja glukozy i fruktozy to tak zwana biała śmierć, sacharoza, słodka kochanka Janusza korwin która skradła termin cukier tylko dla siebie. Można wymienić też pochodzący z resztek galaktozy cukier o nazwie maltoza, który w naturalnym środowisku stanowi źródło pożywki dla bakterii. Spożycie cukrów prostych daje szybki zastrzyk energii. Nie trwa on jednak długo i w szybkim czasie przeradza się w zmęczenie i ponowne uczucie głodu. Po drugiej stronie mocy stoją tak zwane węglowodany złożone, tak zwane dobre cukry. Powstają z łączenia się cząsteczek cukrów prostych w dłuższe łańcuchy. Nazwy złożone zawdzięczają mnogości zlepionych za sobą cząsteczek. Często nawet na tyle, że ludzki organizm nie jest w stanie ich strawić. De facto już laktoza i sacharoza będą technicznie cukrem złożonym. Nazywamy je mianem disacharydów lub dwu-cukrów. Jeśli jednak w skład węglowodanu złożonego wchodzi od 3 do 10 cukrów, to taki związek określa się mianem oligosacharydu. Gdy elementów jest jeszcze więcej, powstaje związek kategoryzowany jako wielocukier, czego inną mądrzej brzmiącą nazwą jest polisacharyd. Im bardziej złożone wiązanie, tym dłużej trawiony jest dany związek. Dlatego polisacharydy trawią się o wiele wolniej niż monosacharydy. Nie mogą być już wchłonięte bezpośrednio z przewodu pokarmowego. I aby pozyskać z nich energię, organizm musi posiłkować się enzymami. W ten sposób pierwszym etapem ich trawienia staje się rozbijanie ich na mniejsze części, które organizm będzie już w stanie przyswoić. Cukry złożone są dlatego lepszym źródłem energii, ponieważ dłużej ją uwalniają. Podsumowując różnice, energię z cukrów prostych organizm jest w stanie dlatego wykorzystać szybko, ponieważ odpada potrzeba rozbijania cząsteczek. Mówi się o nich, że są źródłem tak zwanej łatwo przyswajalnej energii. Wchłaniają się bezpośrednio do organizmu i działają szybko, ale krótko. Mają taką samą wartość kaloryczną jak węglowodany złożone. Jednak nie są w stanie nasycić i zaspokoić potrzeb energetycznych organizmu na długi czas. Dlatego też bazując na cukrach prostych, parcie na kolejną porcję i kolejne kalorie pojawi się szybciej. To głównie dlatego są naszym wrogiem przy redukcji. Nie tyjesz ze względu na samo spożycie cukru, a przez to, że zaraz znów będziesz głodny. Jak wiecie, z poprzednich materiałów rozbite do poziomu glukozy cząsteczki węglowodanów stanowią źródło energii do pracy całego organizmu. Nadwyżka tej energii w postaci niewykorzystanych cząsteczek glukozy powoduje przemianę nadwyżki glukozy w tłuszcz, a więc dotycia. Siła węglowodanów złożonych tkwi w mniej gwałtownym, acz bardziej stałym dostarczaniu energii, ponieważ proces ich rozkładu trwa znacznie dłużej. Odczujesz to jako dłuższe uczucie sytości i brak szybkiego uderzenia i zejścia energii. Poniekąd też można się zgodzić, że kaloria jest nierówna kalorii, gdyż do uwolnienia energii z węglowodanów złożonych również potrzebna jest energia. W kontekście zdrowotnym nie powodują skoków w poziomie cukru we krwi oraz wyrzutach insuliny, co w przypadku cukrów prostych prowadzi do wielu chorób, choćby nadwagi czy cukrzycy typu drugiego. Warto jednak nadmienić, że cukier nie zawsze jest niekorzystny. Jak już mówiłem, sporo zależy od ilości, ale też kontekstu czyli od tego, kiedy po niego sięgamy bowiem reakcja organizmu będzie się różnić w zależności od wielu czynników. Przykładowo Sytuacja, kiedy się nudzimy, nasz mózg stara się znaleźć jakieś źródło szybkiej nagrody. Spowoduje to wyrzut dopaminy, przez to zaczniesz odczuwać przyjemność. Może to być jakiś denny program rozrywkowy. Pośmiejesz się, poglądasz cycki, podbudujesz swoje ego, patrząc na przypadki jeszcze gorsze niż twoje obecne życie. Jesteś nieco głodny, ale nie chce ci się gotować ani jeść nic zdrowego. Twój mózg jednak prosi o więcej dopaminy, którą spożycie smacznego posiłku z cukru również mu nieco dostarczy. Swoją ulubioną przekąskę zeżarłeś momentalnie, stąd poziom cukru krążącego w twojej krwi drastycznie wzrósł. Natomiast w tej chwili twoje ciało nie potrzebuje tak dużo glukozy do procesów energetycznych. Puszczenie bąka czy losowa erekcja nie wymagają jej przecież na tyle, by spożytkować cukier np. z całej tabliczki czekolady. Twoje ciało chce zatem obniżyć poziom krążącej glukozy. Twoja trzustka wydziela insulinę, której główną funkcją jest obniżanie poziomu cukru. Wtedy ty stajesz się senny. Cukier odkładany jest na potem postaci glikogenu lub też przekształca się w tkankę tłuszczową, a w sytuacjach patologicznych w taki właśnie sposób doprowadzasz je do cukrzycy. Natomiast im więcej masz mięśni, tym więcej tego cukru jesteś w stanie pomieścić i zachować na potem, bo blisko 80% zapasów glikogenu znajduje się w komórkach mięśni szkieletowych, stanowi on nawet 2% ich całościowej masy. Więc jeśli tak jak każdy, lubisz okazjonalne odmużnanie się w towarzystwie słodyczy i basowej melodii swoich gazów, to lepiej, żebyś miał również na swojej ramie trochę zbudowanych już mięśni. Chwila zapomnienia napcha je glikogenem, dzięki czemu będziesz w stanie więcej dźwignąć przy nadchodzącym treningu. Natomiast w smalec zamieni się wszystko to, czego twoje mięśnie nie będą w stanie pomieścić. Mięśnie pomogą ci również efektywniej korzystać z ich zapasów, kiedy do równania dołożymy ruch. Wyobraź sobie teraz, że nie siedzisz już przed telewizorem, a wykonujesz jakiś ruch. W tym momencie Twoje ciało pozostaje w stanie metabolizowania glukozy w bieżących procesach energetycznych, aby zasilać Twoje mięśnie energią. Gdybyś to w tym momencie dorzucił do pieca nieco cukru, to zajdzie istotna różnica w stosunku do sytuacji poprzedniej, kiedy to niemal w bezruchu siedziałeś na tyłku. Podczas pracy mięśnie zużywają glukozę, więc poziom cukru spada. I nawet jeżeli dorzucisz trochę cukru, reakcja organizmu nie będzie tak gwałtowna. W odpowiedzi na intensywny ruch może wręcz dojść do sytuacji odwrotnej. Kiedy insuliny jest za mało, to wątroba reagując na wysiłek fizyczny Zaczyna wytwarzać glukozę, co spowoduje wzrost jej poziomu we krwi. Zatem wysiłek fizyczny sam w sobie działa poniekąd jak sama insulina, obniżając poziom cukru we krwi. Skurcz mięśni nie wymaga przecież sam w sobie udziału insuliny, natomiast mięsień w spoczynku potrzebuje jej, żeby korzystać z zapasów glukozy. Określa się to skrótem IDGU, pochodzącym od angielskiego terminu Insulin Dependent Glucose Uptake. Skutkiem ubocznym wysiłku fizycznego jest w szerszej perspektywie poprawa efektywności w zachodzeniu tego procesu. Objawi się w poprawieniu wrażliwości tkanki mięśniowej na insulinę. Pozostający w spoczynku mięsień będzie z czasem potrzebował coraz mniejszych ilości insuliny, by uszczknąć dla siebie optymalną ilość krążącej w krwiobiegu glukozy. Ponadto, im sprawniej przebiegają procesy metaboliczne mięśni, tym większa staje się efektywność ich pracy. Co za tym idzie, choćby przy treningu siłowym, są w stanie pracować na wyższych obrotach, na wyższej intensywności i przez dłuższy okres. Dźwigasz zatem więcej, dłużej i lepiej, co koniec końców przekłada się na hipertrowie. Tak wyglądają plusy wykonywania aktywności fizycznej na gospodarkę i metabolizm cukru. A teraz spróbujmy odwrotnie. Czy istnieją jakieś plusy przyjmowania cukrów podczas wykonywania aktywności? A szczególnie dla nas, czy spożywanie cukrów jest w stanie poprawić naszą hipertrofię? Tak, natomiast na takiej zasadzie, że traktujemy cukry, a zwłaszcza glukozę, jako element zapewniający naszym mięśniom paliwo. Oczywiście glukoza powstała z rozpadów węglowodanów złożonych. W teorii byłaby w stanie zapewnić wystarczające stężenie cukru do zasilania wysiłku. Natomiast w ciągu godziny aktywności, jeśli jest ona odpowiednio intensywna, dorosła osoba jest w stanie zmetabolizować aż 80 gramów glukozy. Jest to sporo, a przecież nikt nie będzie ćwiczyć z pełnym żołądkiem. Dlatego wsparcie się cukrami prostymi, na przykład pochodzącymi z banana na godzinę do pół godziny przed wysiłkiem, będzie dobrym pomysłem w kontekście dłuższego korzystania z zapasów glikogenu. Taka sama ilość po treningu pozwoli natomiast na to, by resynteza glikogenu przebiegła sprawniej. Dzięki temu ty szybciej będziesz w stanie uderzyć na swój kolejny ciężki trening. Swoją drogą i jeżeli chcesz stosować dietę, która zmaksymalizuje Twoje przyrosty, możesz skorzystać z osobistego prowadzenia w formie stalowych planów. To nie tylko ułożony na podstawie Twoich możliwości i celów plan treningowy i dietetyczny, ale także dostęp do prywatnej grupy i cotygodniowe raporty, dzięki którym upewnimy się, że podążasz we właściwym kierunku. Jeżeli chcesz w końcu zanotować prawdziwy skok w jakości sylwetki, skorzystaj z linku w opisie i zacznijmy przemianę. A Czasem kontynuujemy materiał. Hasło cukier już chyba zawsze kojarzyć mi się będzie z panem Januszem Korwinem Mikke. Zastanawiam się nawet, z czego wynika jego ponadprzeciętna sympatia względem napojów wysoko słodzonych. Jest to polityk, który, nawet w kontekście swoich własnych codziennych zwyczajów, pozostaje postacią bardzo oryginalną. Smak każdej swojej filiżanki herbaty zwykł wzbogacać nawet i o 10 czubatych łyżeczek cukru. Osobliwe preferencje Mikkego nie umknęły niczyjej uwadze. Czego jednak się nie spodziewałem. To wśród zwolenników jego osoby chyba wytworzył się już pogląd, że cukier jest zdrowy, oraz pewne teorie spiskowe, jakoby ograniczanie cukru Polakom miało być zamachem na ich zdolności poznawcze. Tak wnioskuję przynajmniej po niektórych komentarzach. Czy jest to kwestia przyzwyczajenia, uzależnienia, a może po prostu preferencji smakowych, ciężko powiedzieć. Zwolennicy JKM powołują się natomiast często na fakt mówiący o tym, że mózg potrzebuje cukru, by sprawnie myśleć. I generalnie ciężko się z tym nie zgodzić. Po pierwsze, absolutnie wierzę, że mentalna gimnastyka, do której przyzwyczaił nas Janusz Korwin-Mikke, może realnie wymagać całkiem sporych zasobów omawianego dzisiaj słodziwa. Bo glukoza, tak jak dla mięśni, jest również jednym z głównych paliw dla naszego mózgu. Procesy myślowe, korzystanie z zasobów pamięci długotrwałej, jak i odnajdywanie się dzięki procesom kojarzeniowym związanym z pamięcią krótkotrwałą, jest ściśle zależne od poziomu cukru. Gdy ten jest za niski, neurotransmitery, czyli związki chemiczne umożliwiające strukturom mózgowym komunikowanie się ze sobą, przestają być wydzielane. Mózg dorosłej osoby potrafi zużywać nawet 5,6 g glukozy, na 100 g tkanki mózgowia w przeliczeniu, uwaga, na minutę. To właśnie mózg jest głównym konsumentem cukrów prostych. Dlatego też wypompowanie się z glikogenu istotnie upośledza jakość ewentualnej pracy umysłowej. To tak a propos pytania, które pojawiło się niedawno w sekcji komentarzy pod jednym z filmów. Jeden z nas, pracujący umysłowo. Pracuję umysłowo, tak? Czyli myślę. Jak to zarobić? Zastanawiał się, dlaczego po wykonaniu swojego treningu nie jest już w stanie pracować na takim samym poziomie wydajności, jak gdyby nie ćwiczył. Odpowiedź brzmi przez brak glikogenu. Można w pewien sposób zapobiegać temu dobrym posiłkiem przetreningowym około 2 godziny przed, przed i po treningowym owocem, dodatkowo ewentualnie ze słodzonym napojem izotonicznym w trakcie treningu. W metaanalizie 96 badań z 2021 roku sprawdzano wpływ węglowodanów przyjmowanych w trakcie ćwiczeń na wydajność treningową. Dane, na których bazowano były o tyle ciekawe, że najstarsze z publikacji datowane były na 45 lat, Wstecz. Na tej podstawie wykazano, że wydajność tlenowa może wzrosnąć około 6%, jeżeli dorzucimy słodki izotonik. Posiłek potreningowy, również bazujący na wysokiej jakości źródeł węglowodanów złożonych, powinien wjechać do godziny po. Następnie, już w pracy, pomoże też Towarzystwo Owoców na Biurku. Dzięki temu ograniczysz utratę glikogenu oraz zadbasz o odpowiednią ilość cukrów do szybkiej jego reabsorpcji. Niemniej, jeżeli wykonałeś swój trening na 100%, to funkcje kognitywne i tak zostaną na jakiś czas osłabione. Czasem lepiej będzie postawić na trening po pracy, zarówno ze względu na przygotowanie, jak i późniejsze konsekwencje. Ćwicz rano w dni, w których nie spodziewasz się wybitnych wyzwań w pracy. W gorszej sytuacji znajdują się natomiast cukrzycy, którzy w okresach skrajnie obniżonego poziomu cukru potrafią całkowicie tracić zdolność do uwagi. Z tego materiału powinieneś zapamiętać, że nie warto faszerować się cukrem. W nadmiernej ilości może przysporzyć prawdziwych problemów ze zdrowiem. Jeżeli jednak jesteś osobą zdrową i aktywną, nie powinieneś też popadać w cukrofobię. Cukry proste możesz i wręcz powinieneś wykorzystać zgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem. Sprawdzą się zatem w Twoim treningu siłowym, wytrzymałościowym oraz dla utrzymania wysokiej efektywności Twojej pracy w biurze. Nie znaczy to natomiast, że od dziś powinieneś przesiadywać przy niej z tabliczką czekolady, popijając herbatą w stylu JKM. Dawku jest zachowaniem zdrowego rozsądku. Pamiętaj też, że podstawę w Twojej diecie powinny stanowić węglowodany złożone. Sesja pytań i odpowiedzi do tego materiału odbędzie się na prywatnej grupie Discord stalowych planów. Wszystkich członków grupy zapraszam na kontynuację tematów w tamtym miejscu, a jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.